Witajcie, z tej strony Artos, a to kolejny odcinek z Heroes Might and Magic 5. Kontynuujemy kampanię Sylvan, misja trzecia, obrona. Pod nieobecną Findana, armia wampirzego Lorda Nikolaja rozpoczęła oblężenie stolicy Ailoran z Risthala. Findan będzie musiał przebić się przez ich linię i przerwać oblężenie. Gra idzie o przyszłość Ailoran, honoru elfów, a także prawdopodobnie przyszłość całego Ashan. Tak. Dobra, nagrywa się ładnie, ładnie. Oczywiście, zaczynamy się jako obrona miasta, które po prostu najprawdopodobniej ma przegrać. Bo tego i tak nie będzie można ugrać. Sami zobaczycie dlaczego. A mianowicie, dlatego. Więc możemy ich tak nabić, ile można. A może być takim hu-hu-hu i po prostu im na to nie pozwalać. Na co nieco. A dobra, ruchałki nic nie mogą zrobić, więc tylko podlatują. Oni czekają, czekają. Zaraz wystrzelą skubani. I praktycznie już mamy naszych łowców myśliwych już uszczelili. Tak hard. Dobra, lecą, strzelają, sukinkoty. No cóż, tylko wyłuczników chyba można co nieco pobić. No cóż, no to lecimy. A niech to. Klątwy, klątwy. I jeszcze raz klątwy. A macie liszę. A czaroporn? Nie. Ale tutaj za wiele ich nie ubijemy, jak tak sobie patrzę. Okej. Okay. Gdyby jak najmniej mogli nam z obszarówek atakować. Dobra. Tutaj będzie tylko taka sama obrona, jak tak patrzę. Samiutka obrona. I Elisaje. Tym razem w naszych przyjaciół. I wy, oczywiście w tych. Po wyboru nie ma większego. O, duchy sobie lecą. One-hitują mi moje ruchałki. To jest smutne. Okej, obrona. I masakrujemy skurczybyków. Ciach. I wieżyczki. Ciach. Ciach. I ciach. Poczekamy sobie. Oczywiście magii zniszczenia skurczybyka. I ciach. Ale skupani nie chcą wlatywać mi do środka. Bo pewnie wiedzą, że to staną porażenia. Większe niż tak, że mnie tak na wyczerpaniu. Na wyczerpanie by mnie brali. To właśnie teraz robią. Skubani. Ajaj. Żadny. Śmierć liszom! Okej. Okay. Czek. Czek. I ciach. Hopla. I pewnie on użyje skrzeszenia umarłych. A nie, przyspieszenie smoku. Choć to jeszcze nie powinno. Patrzcie. A no tak, bo. Tak, i minusy nam dał, że ja. Kuchu. A ile wy tym masz many, kolego? Powiedz mi. A dlatego tak mnie mocno masakruje ten koleś. A, tylko jeszcze 12 many. Nie do końca zużyje tu manę. Chyba na Findana nie miał co. Dobra. Ciach. O! O! Okej. Okay. Trójeczka, a tak? Siódemeczka. Okej, okay, chociaż tych szkieletów wykończyłem.
A ty sobie pozycja obronna. No cóż, tyle było z tego mojego wykańczania. Hopla. I jak najwięcej ich ubić, bo on już praktycznie nie ma many. No, już nie ma many ten koleś. Więc, easy. Tak. I z taką armią będzie trzeba się rozprawić, kurde. Ośmiało. Więc z autoataku korzysta. Chociaż tyle. Jeszcze rozkład mi dał. Oj, nie fajnie, kolego, oj, byczku. I smoki wykańczają. No takie wycie. Ile mu chodzi zabraliśmy? Niewielu. Tyristal upadło. Jego ogrody więdną i dziczeją. Drżyjcie przede mną, armię umarlaków. A to jest Tyristal. A to jest... To nasza stolica? Pokażcie. Tak. Ale ta nasza stolica miała takie... Małe... Taką małą słabą obronę, to mnie zastanawia. Nasza wielka stolica elf. Trzeba to jakoś mądrze porozstawiać z tego względu, że jest kubany lisz będzie mi się pokusował. Okej. Okay. Kogo będzie oszczął? A w te szkielecki. O, na starcie zabieramy mu wiedzę. Nice! Dobra, obrona. Aha, ruchałki nie mają kogo trafiać, okej. Okay. No niech przybywają. O, liszaj. Skąd ty na to miałeś many, koleś? I co, teraz ja mam też zniszczą... A nie. Inicjatywę. Oj, byczku, byczku, byczku. O, mocno uderzył. Ale teraz boję się, że w naszych poleci. Teraz jak tak, no to... Ciach! I ciach. Co by poczuli, co to jest moc. Okej. Okay. Co my będziemy mogli coś takiego zrobić? Okej, okay. Trochę to podchilowało, ale... Szczęście? A, bez szczęścia, najgorzej. Ale cyk, wyliszaje. Raz. I dwa. Okej. Okay. Zrób tak, chociaż tyle. A ze szczęścia jeszcze mi uderzył skubany. Nie lubię tego. A korci, żeby ich tak w plecy, ale pozycja obronna! Okej. Okay. Wiedziałem, wysokim koty, że lubicie w moich uczników. Nienawidzę was. Zabić smoki. A wy wolicie chyba zabić wampiry, no. Zabijecie? Nie dacie rady. Smoki, brecz. Ciop.
O, ładnie poszło. Obrona. Oj, 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 oj. Trudny wybór, ale bym wybrał tych. Hopla. I kontratak. Co oni mają tyle szczęścia? To mnie zastanawia. A i musi, że to przez to, że to we... Że to we... Przez to we... Moja stolica jest na maksa rozwinięta. Jeżeli tak, jestem wpływony. I to bardzo wpływony. Tak bardzo, że masakruje nawet te... Lishaje? O czym? A to gówno. Po czym sobie przenoszę się tutaj. Łucznicy rozstrzelają skurczybyków. Po czym smoki przylatują i to samo robią. Wyczekajcie. A nasz bohater dobija. Koniki się wycofują. Za to drzewce wchodzą. Ruchałki? Mogą też chodzić. Tak. I tak. Aj, 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 bieżyczki, bieżyczki. Kary mary. I po zombie. No i fajnie. No, spore straty w miarę, to mnie nie zadowala. Znajomy teren, mi się przyda. Z tego względu, że to będą zielone tereny. Moja wina. To moja wina. Odpoczywaj, królu. Smoki wróciły. Ocalimy Irolan. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Musisz to zakończyć, Findanie. Obiecaj mi to. Znajdź mędrca Tiru. On zdradzi ci tajemnicę Kabeleta. Zrób to, czego ja nie miałem odwagi zrobić. Moje miejsce jest tu, by bronić Irolan. Znajdź Tiru, zanim oni to zrobią. Dowiedz się, jak zniszczyć Kabeleta. W przeciwnym razie wszyscy wojownicy Ashan nie zdołają ocalić Irolan. Tiru potrzebuje twojej pomocy. Gdzie go znajdę? Morze Irisus. Wyspa Smoczej Mgły. Ma kształt sierpu księżyca. Znam ją. Obiecaj mi to. Zgoda. Przysięgam. Idź zatem. Jesteś potrzebny gdzie indziej. A ja wyruszam przed oblicze Sylanny.
I zaraz, o, ładnie się nagrywa, już 15 minut. Połowa odcinka nawet, to był tylko wstęp do misji. Okej, okay, tutaj mamy tych typów. A tutaj mamy kolejnych typów. No cóż. W sumie powinienem samą pierwszą tutaj wleźć. No zresztą tutaj nie ma nic do roboty. Anuluj. Więc idziemy tutaj. I chyba nawet za bardzo nie mam co tutaj, bo a nawet tego nie mam. Okej. Okay. Lazurowy. Kto tutaj jest? Ciekawe, kim jest tutaj ten bohater. Widzę, że Liszaje lubi. No więc samo pierwszą tam polecę. Z tego względu, żeby ubić tych Liszajów. I mieć to zło. O. Nie mogę tam się przedostać. No i gowy. Może tam przyjdzie. Okej. Okay. Teraz to zrobimy. I coś takiego. I zostawimy mu tutaj do pomocy takie wojska. A ty sam pójdzie sobie na statek. Pozwiedzać. Okej. Okay. I co to będzie? Czy ten fioletowy coś się ruszy? Nie. No to wracamy. Niestety. Może stety. Zbudujemy sobie te smoki. A ty sobie poruszaj się. I nic nie znaleziono. Drewno. I tutaj zejście na ląd, okej. I będziemy mogli się przebijać dalej, okej. Ja to rozumiem. Wszystko ładnie wygląda. Jak na początek. No to by mi dało 0 expa. Prawdę mówiąc. Teraz mogę czegoś się nauczyć? O! Mogę. Lisz i arcylisz. To dwójkę na pewno będę chciał. I jeszcze, jeszcze. No, chyba ty. Albo... wampirki. Jednak wampirki. Aha, czyli ja mam tę armię ulepszoną. Nieźle. I muszę lecieć za surowcami. Nieco gorzej, ale nadal ciekawie, nie powiem. Buduj. I wskakuj. No, wskakuj. A ty popłynie mnie w tamtą stronę. I powinno być wszystko spoko. Okej. Nekromanta. Akurat nie teraz leci, człowieku. Kiedy ja sobie wszedłem na ląd. To znaczy na statek. I on teraz zdobędzie to miasto. Serio? Aż mi korci, żeby to zrobić. A z tego względu, iż ponieważ, ktoś to musi bronić. I sensu nie ma, żeby tam się przedzierać, tylko sobie coś takiego zrobić. I zobaczymy, czy teraz on się ruszy. Bo to mnie ciekawi. A teraz się nie rusza się, co za sukin kot. Opa.
tutaj. Hopla. I co, znowu się nie ruszy? Czy on będzie ciągle czekał, aż ja sobie stąd pojadę? Co za suki kot, perfidny. A no to po prostu się schowam. Ale bo zbuduję sobie statek, który sobie na mnie poczeka. Okej. Okay. Hopla. Spłuczka. I mamy tutaj kolejne rzeczy do brania. Ice i tak dalej. Okej. Okay. I hopla. A nekromanta sobie farmi się. Najgorzej. O, teraz się ruszył się pan. Pilotowy. Ale nie na długo. Zmasakrować go. Masakrować. Najgorzej. Poczekaj, wąpierze. Op. No dobra, wracając. Jakby to tutaj to fajnie uderzyć. Wąpierze mi na pewno uderzył. Ajajaj. To mi się nie podoba. To jest obronna. Okej, okay, tancerzy. Na nich mogę sobie pozwolić. Okej, okay, kula ognia. 12:29. Ciach. Teraz tak patrząc. 36. A tak. Ojojoj. To jest dużo bardziej opłacalne. A nie dojdę, ale... Nie wiem co o tym strzelili. Zero honoru. Drzewce. Jednorożce. No to poczekajcie sobie. O nie. Haha. Nie haha. Szczęście? Oczywiście. I wygnajcie. I to był który level? A, 19. Ciekawe. Tiru na mnie czeka. A Syristala jest słabe i potrzebuje bohaterów. Okej, okay, czyli ich pojmali, bohaterów elfickich i do więzień. Ci wojownicy doświadczeni i wątni zemsty, to dokładnie to, co powiedziałem, że to trzeba. Czyli musimy ich uratować. Elfickich bohaterów. Nie mówcie, że kolejna armia już by była. I ja pierdolę. Po prostu jednym słowem, ja pierdolę. Ja pierdolę. Okej. Okay. Jakoś damy sobie radę. Jakoś. Mam nadzieję. Co najgorsze, nie mam za bardzo żadnych, no, materiałów do rozbudowy naszego zamku. I to może być trudne. A ten już od razu rusza. Co, mu się nie nudzi? Czy co? Ja teraz muszę chyba ze statka wychodzić, tak? Ja pierdolę. A tylko dwa smoki.
A to możliwe, że ktoś z tego uda mu się obronić to wszystko. Papa. A po materiałów nie mam, tego nie mogę tych rekrutować. Okej, okay, taka armia może wybroni się. Zobaczymy. Kolego, wyjdź, zobacz. Trudny. Tak. Ale jeżeli naprawdę będą ciągle tak, no, podchodzili do mnie z takim czymś, no to będę naprawdę zdenerwowany. Bo co to ma być? Hopla. Dobra, on sobie pochodzi. Ten ich nekromanta. Nekromanta. Dobra. I co, zaatakujecie? I zobaczymy, co to wyjdzie. Szczerze mówiąc. Hop. Hopla. Hop. Hop. I hopla. Tak. 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 Trzeba by łuczników celować, jak tak sobie myślę. Okej. Okay. Ty stań tutaj. Łucznice albo liszaje. Liszaje. Ty sobie czekaj. Błyskawica! No dobra, już liszajów nie mają. Już nieco lepiej będzie. I co, klątwa? Klątwa korupowa. Sukinkoty. Czternastu bijemy. Okej. Okay. Ciach. 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 Ruchałki za bardzo nic nie mogę zrobić. Ty podejdź. I co zrobić? A teraz jeszcze to inicjatywa? No. Inicjatywa poszło się. Huhu. Ciach. Żeby ten koleś mi nic nie robił za bardzo. Okej. Okay. Oj, typku, nie lubimy cię. Obrona. No, w kogoś by się przydało się uderzać. Dobra, wieżyczki. No, ale nie w duchy. Nie ma nic bardziej bezużytecznego niż trafianie w duchy. Celowanie w duchy to znaczy. I to jeszcze im ten smoczek przeżył. Ja pie. Dole. Ajajaj. Ajajaj. Jeszcze leczył tego cholernego smoka. Ja nie wiem, czy ja to psy. No teraz to samo wiecie. Jeszcze pudło. Ej, go wej. Ech.
Okej. To już jest przegrana. A takie armii już nie pokonam. A więc, poczekajcie, tutaj on jest, czyli tutaj muszę się cofnąć. Fajnie. To jak na razie nie mam co myśleć o inwazji na ich stronę. Jeszcze bardziej fajniej. Hopla. Bo kiedy ja dostanę się na statek, to oni od razu stwierdzają, że to doskonały pomysł, żeby miasto zaatakować. Ajajaj. Czyli co? Chyba będzie trzeba pełną partyzantkę robić. Bo innej opcji, to ja tutaj nie widzę. I do zobaczenia w kolejnej części tego wspaniałego odcinka. Do zobaczenia i cześć!